Dzisiaj zajmiemy się grą, w której musimy zmierzyć się z przeważającymi siłami wroga, z przeciwnikiem, który dysponuje tysiącami, wręcz setkami tysięcy jednostek, podczas gdy my mamy ich garstkę. Jak radzić sobie w takiej sytuacji? Nie wiem! Witajcie w kolejnym odcinku Samca Alfa, czyli serii, która udowadnia, że działalność reptilian jest jak najbardziej realnym problemem na Ziemi. No bo jak inaczej wytłumaczyć takie zjawisko, że ktoś wrzuca niedokończoną grę i każe za to płacić? To musi być przebiegły plan jaszczurów, jak przejąć ziemskie zasoby. Ale mówiąc serio, reptyliańskim pomiotem, w którego dzisiaj zagramy, jest AI War 2. AI War 2 to kontynuacja AI War 1, znaczy bez dopiska 1, bo tam był podtytuł. Jest to kosmiczna strategia łącząca trochę elementów RTS-a, trochę elementów Tower Defense, trochę strategii ekonomicznej, w której trafiamy do bardzo nietypowego i bardzo fajnego scenariusza. Otóż wcielamy się w garstkę ludzkości, która przegrała wojnę ze sztuczną inteligencją. Ta sztuczna inteligencja kontroluje po prostu galaktyki i nie atakuje nas tylko dlatego, że nie uważa nas za realne zagrożenie, bo ma inne problemy na głowie. Tak więc w teorii na początku ta sztuczna inteligencja jest totalnie uśpiona, ale kiedy rośniemy w siłę, zaczyna zauważać naszą obecność, aż wreszcie, jeśli będziemy nieostrożni, po prostu zmiecie nas z powierzchni Ziemi. Tak więc wydaje się, że jest to bardzo ambitna gra z bardzo fajnym punktem wyjścia, no ale właśnie dobre zbalansowanie takiej produkcji nigdy nie jest łatwe. Sprawdźmy więc, czy AI War nadaje się do użytku, czy jest tylko kosmicznym śmieciem. Co tam ciekawego słychać w woście? Zrobili pączka. Kosmiczny pączek. Oj, oj, pączek się rusza. Oj, nie, nie. Co wy robicie? Zostańcie tu, nie lećcie na Mandalon do mojej bazy. Tak, moi kochani, wygląda zagłada ludzkości. Kto policzy wszystkie statki, jakie przeleciały, dostanie serduszko w komentarzach. A wiecie co, żeby było wam łatwiej, przyspieszę czas, żebyście zobaczyli wszystkie okręty, jakie przelecą. Dobra, ale zobaczmy sobie, o co chodzi w tym AI War na spokojnie. Głębia rozgrywki i ogrom możliwości jest już widoczny na poziomie wyboru scenariusza, bo możemy tutaj stworzyć własną rozgrywkę i dostosować wiele małych elementów. Możemy też zmodować tę grę i dodawać do niej jakieś nowe treści, ale możemy też po prostu wybrać jeden z podstawowych scenariuszy przygotowanych przez twórców. Każdy z tych scenariuszy, jak widzicie, jest dość szeroko opisany i ma różne specjalne wyróżniki. Jest też tutorial i polecam go przejść. Ta gra jest dość specyficzna i trzeba do niej przywyknąć, ale spokojnie, to przychodzi wszystko z czasem. Na początek możemy rozpocząć sobie jakiś taki bazowy scenariusz, nazwijmy moją kampanię jakoś super fajnie, klimatycznie, może wojna kosmosu. I jak widać, jesteśmy w układzie Zilber. Co ciekawe, trafiłem wcześniej na układ, który nazywa się Kowalski. No i najważniejszym współczynnikiem dla nas jest właśnie ten oto tutaj współczynnik AIP, czyli tego, jak bardzo sztuczna inteligencja interesuje się naszą małą, skromną frakcją. Przy czym ten współczynnik jest podnoszony przez bardzo wyraźne, konkretne ruchy, na przykład przez niszczenie baz dowodzenia sztucznej inteligencji na innych planetach. Co ja zrobiłem na początku, to oczywiście rozesłałem skautów. To są te takie podstawowe jednostki, które pozwalają nam sprawdzić, co dzieje się w sąsiadujących systemach. I jak widzicie, te systemy podświetlone już są przeze mnie zbadane w pewnym sensie, a wierzcie mi, że w tej grze każda informacja o tym, co dzieje się w sąsiadujących sektorach, jest na wagę złota. Co ciekawe, możemy tutaj przemieszczać nasze okręty i całe jakby formacje z poziomu tej mapy. Wspaniała planeta. Tutaj urządzę sobie wakacje pod gruszą dla moich jednostek. Spróbujmy zobaczyć, co jest w tym sektorze. Oj, oj, dostajemy. Co się tutaj dzieje? Okej, tu już jest trochę więcej jednostek bojowych, więc właśnie widzicie, że no właśnie, długo nie wytrzymamy. Przedarcie się z tym zwiadem przez obronę przeciwnika nie jest łatwe. Można kombinować na różne sposoby, są na przykład fregaty i one są w stanie uzyskać podgląd we wszystkie sąsiadujące sektory. Armię tutaj produkuje się w taki charakterystyczny sposób, że odznaczamy statki, które mają być konstruowane i one są konstruowane w nieskończoność, aż kończą się nam zasoby albo osiągamy limit jednostek, bo jest też limit jednostek. Możemy tutaj ustalić, gdzie te jednostki mają być wysyłane, w jakiś konkretny punkt, ale możemy też wybrać przycisk Group i one będą wysyłane wtedy do grupy przypisanej na przykład do klawisza 1. Jeżeli mamy tu wybraną tą grupę, to automatycznie będziemy dostawali posiłki w ramach tego, jak te doki konstruują kolejne okręty. Mój plan jest taki, że polecimy na Forbus. W porównaniu do pierwszego AI War, ta dwójka rzeczywiście wygląda dużo ładniej i jestem z tego bardzo pozytywnie zadowolony. Jako wielki fan studia Arkane Games mogę powiedzieć wam, że największym problemem dla tego dewelopera zawsze są czytelne interfejsy i ładna grafika. Większość ich gier była dość brzydka, włącznie z grą, w której gramy raptorem.
To była totalna pomyłka. Usunęli ją ze Steama sami. W międzyczasie możemy sobie użyć technologii, żeby ulepszyć nasze okręty. To jest też ten ważny system zbierania punktów wiedzy. To zbieramy na planetach, ale także możemy wykradać przeciwnikom, bo główny problem w tej grze polega na tym, że jeżeli byśmy chcieli przejąć wszystkie planety, no to tak naprawdę wkurzymy sztuczną inteligencję do tego stopnia, że spadnie nam na głowę jakaś lawina. Bardziej chodzi o to, żeby przechytrzyć sztuczną inteligencję, no i na przykład spróbować namierzyć centralną jednostkę sztucznej inteligencji. Jeżeli to zniszczymy, no to wtedy wygrywamy kampanię. Co to za dziwny obiekt, jakieś kuleczki. Jeszcze mamy jeden okręt, który jest chroniony polem siłowym, ale niedługo zostanie zniszczony. Wyślemy jeszcze inżynierów, żeby ponaprawiać rzeczy. No i oczywiście będziemy potrzebowali statek kolonialny do tego, żeby osiedlić się w tym sektorze. Możemy wybudować jedną z trzech baz. Ten aspekt on nie jest mocno rozbudowany w tej grze, to nie jest gra ekonomiczna. W międzyczasie widzicie, że rozpoczął się pierwszy event, ponieważ AIP wzrosło, sztuczna inteligencja zauważyła, że coś dzieje się w tej części galaktyki, no i planują atak na układ Zilber za 6 minut, więc mamy trochę czasu, żeby się przygotować. Mamy pola siłowe, mamy elementy, które blokują przeciwników, mamy działka różnego rodzaju. Pod tym względem przypomina to wszystko trochę Tower Defense, gdzie dobre ustawienie różnych współdziałających ze sobą jednostek rzeczywiście może zatrzymać mocną falę. Zbudowałem pole minowe. To się oficjalnie nazywa polem minowym, chociaż jak na mój gust to jest jedna mina. Miejmy nadzieję, że powstrzyma kogokolwiek. Spróbuję w międzyczasie dostać się hakerem do tego miejsca. Oj, strzelają. Ale można by się nim tutaj schować gdzieś i właśnie przy pomocy takiego hakera możemy przejmować punkty nauki albo możemy zakłócać działalność przeciwnika. Są takie sytuacje, kiedy na przykład możemy wykraść schemat jakiejś zaawansowanej jednostki, ale możemy też ten schemat zniszczyć w bazie danych sztucznej inteligencji, przez co ona nie będzie w stanie wykonywać i budować takich jednostek, więc tutaj ta rozgrywka jest bardzo ciekawa pod tym względem, bo możemy naprawdę kombinować w jedną stronę albo w drugą, to znaczy osłabiać przeciwnika albo wzmacniać siebie samego. Ważne jest to, że w każdym momencie możemy zapauzować grę, możemy ją też przyspieszyć. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Oto pierwszy raz odpieramy atak. Podciągnę tutaj moją armię. W zasadzie mam tam skauta w tej lokacji, mogę zobaczyć, ile mają jednostek. Ożesz. Dobudujmy jeszcze czegoś może tutaj. No, w międzyczasie ciekawa sprawa. AI gdzieś z tyłu jakieś jednostki zdołało podstawić. To jest w tej grze coś, co mi się strasznie podoba. Widać, że coś się dzieje w tym algorytmie ciekawszego niż tylko atakuj albo nie atakuj. Gra się szczyci też tym, że jest mnóstwo jednostek na ekranie i rzeczywiście jest ostro pod tym względem. Właśnie jestem ciekawy, gdzie ten ruch wojsk jest przekierowywany, bo skądś się biorą. Polecimy sobie trochę poskautować. O tak, tu się coś dzieje. Tu leci jakiś komitet. Ale co ciekawe właśnie, spójrzcie, oni nie lecą do mnie. Oni gdzieś sobie lecą po prostu. Realizują sobie jakiś cel za moimi plecami, co jest dość irytujące, ale z drugiej strony przynajmniej nie lecą do mnie z tym całym motłochem. Wow, patrzcie na tego. Jakie bydle. Fortified Tesla Guardian, 920 Tesla Coil Damage, używa 7000 gigawatów. Pomyślcie sobie, jaki to jest rachunek za prąd. Dobra, jedziemy go. A tak mówiąc serio, ważne w tej grze jest to, że mimo tego, że wydaje się to takie bezcelowe to, co robię, i takie bardzo otwarte, to tak naprawdę jest tutaj system wskazówek, jak widzicie, i on bardzo czytelnie pokazuje, co powinniśmy robić. Poza tym, że możemy zwiększać ten współczynnik AIP i wkurzać inteligencję, to możemy go też przy pomocy pewnych czynności obniżać. W tym układzie tutaj na dole możemy zniszczyć bazę danych sztucznej inteligencji, co właśnie obniży nam AIP. Nie musimy tak naprawdę tego sektora przejmować, możemy tam na przykład wysłać jakieś błyskawiczne fregaty takie do uderzeń partyzanckich i spróbować zniszczyć taki obiekt, i to jest ta esencja tej gry. Dobra, próbujemy uderzyć tutaj. To jest właśnie to. Jeden ruch zrobisz i tutaj się po prostu rozgrywa jakaś rzeź zaraz. Właśnie teraz zastanawiam się, czy uciekać, czy może zrezygnują. Dobra, wycofujemy się na razie. Zobaczcie, co ciekawe, jednostki Froga zawróciły po prostu. Dobra, idziemy im naprzeciw. Powstrzymajmy tą szarańczę. Udało się przejąć i będziemy dzięki temu mogli zdobyć nowy typ działka. Snajperskie działko. Zaraz zobaczymy, jak działa. Celuj!
Boom! No i pięknie, headshot. Nie wiem jak się mówi w kosmosie. O nie, atakują! Chodźcie! Aha, wycofali się. Przestraszyli się po prostu tej skomasowanej siły i świetnego, przystojnego stratega, który stoi za tym wszystkim. Dobra, gonimy ich. O kurde! Czy oni zrobili to specjalnie, żeby mnie wciągnąć tutaj? Patrz, nie, uciekamy. I to są takie momenty w tej grze, że zastanawiasz się, czy sztuczna inteligencja zrobiła to specjalnie, czy to ja się dałem po prostu głupio wciągnąć. Bam, baza została zniszczona, AIPI wzrosło do 130, pewnie zaraz jakąś bombę atomową wyślą tutaj. Dobra, przegoniliśmy ich dosłownie, zobaczcie jak uciekają. W bardzo niewielu grach można zobaczyć przeciwnika prowadzonego przez komputer, który ucieka. Chciałbym bardzo dostać się na Wostę, ponieważ tutaj mamy data center i jeszcze jakiś tam schemat czy coś. Tutaj na dole jest też na przykład punkt, gdzie możemy, jeśli przejmiemy ten sektor, wzywać najemników. Ale za każdym razem jak próbuję się tutaj dostać, to się rozpętuje piekło, że tak powiem. Dobra, teraz na Woście coś jakoś poszło do przodu. Jesteśmy już na dobrej drodze. O nie, Warden Fleet przetnął nas jak piła łańcuchowa, bardzo, bardzo ciepłe masło. Niestety tutaj mają już troszkę bardziej skomplikowane siły, na pewno się przez to nie przedrę, więc niestety nie pozostaje mi nic innego jak wysłać moje żałosne siły z powrotem i zabezpieczyć oczywiście wyjście z Wosty. Spróbuję zbudować fortecę w ogóle. Niestety tak, forteca zostanie ukończona za 4 lata. Dobra, zaczyna się. Siły z Wosty przybyły. Ej. One nie chcą Mandalonu przejąć, one chcą lecieć dalej. Chcą lecieć do mojej bazy głównej, musimy ich zatrzymać szybko. Fuck. Gdzie jest drugi oddział? Nie możecie się przedrzeć. Więcej laserów chcę. O tak. Nie przedrą się. Co ich tak dużo? Co oni robią? I CPA. Pewnie zastanawiacie się, co to jest CPA. Otóż CPA to jest Massive Cross Planet Attack Spawning Throughout Galaxy. Tłumacząc to na język polski, jesteśmy w dupie, a forteca dalej się buduje. Super. Tak, moi kochani, wygląda zagłada ludzkości. No, muszę przyznać, że mimo tego, że za kilka sekund przegram, to imponuje mi niesamowicie to, jak ta gra jest zrobiona. Dobra, spróbujmy ostatniej samobójczej misji. AI wysyła wszystkie swoje jednostki chyba w moim kierunku, także ja zrobię to dokładnie to samo. Bum! Prosto do ich sektora. Mamy tutaj w miarę pusto, możemy zniszczyć data center. Przebijamy się do centrum galaktyki. Okej. To chyba koniec drogi. Nie jestem wielkim ekspertem, jeśli chodzi o AI War, ale wydaje mi się, że AI War 2 jest dobrym krokiem dla tej serii, bo z jednej strony gra zachowuje ten nietypowy punkt wyjścia, czyli to, że walczymy z przeważającymi siłami wroga już na starcie. Przy okazji ma też sporo głębi i sporo metod tego, jak możemy wygrać. Nie da się ukryć, że AI War w tej postaci nie jest jeszcze grą kompletną, nie jest to gra tak rozbudowana jak pierwsza odsłona, tym bardziej, że AI War pierwsze dostało kilkanaście dodatków na przestrzeni lat, ale to na pewno wystarczy jako punkt wyjścia na lata, żeby właśnie tę grę rozwijać i dodawać nowe treści. Wydaje się to oczywiste, że twórcy będą po prostu dodawali nowe funkcje i rozbudowywali tą mechanikę, poprawiali błędy, bo tych błędów jeszcze trochę jest i to wszystko ma mieć swój finał gdzieś w drugim kwartale przyszłego roku. Zwykle staramy się też odpowiedzieć w samcu alfa na pytanie, czy warto kupić tę grę już teraz, czy czekać na premierę. Uogólniając, pewnie są tutaj dwie grupy ludzi. Z jednej strony mamy osoby, które znają doskonale AI War, no i druga grupa ludzi, których być może zainteresował ten scenariusz, albo po prostu ludzi, którzy lubią strategię czy RTS-y. Ta pierwsza grupa pewnie AI War 2 już ma, wydaje mi się, że jest raczej zadowolona, no bo tak jak mówię, gra zaczyna w dobrym punkcie i zmierza w dobrym kierunku. W tej grupie mógłbym powiedzieć, jak najbardziej możecie sięgnąć po AI War 2 już teraz. Trzeba trochę przywyknąć do tego wszystkiego, ale jeśli już się to zrobi, to okazuje się, że nie jest to tak skomplikowana gra pod względem sterowania, ale jest to bardzo skomplikowana gra, jeśli chodzi o mechaniki, jakie ją napędzają. I to właśnie sprawia, że jakikolwiek scenariusz nie odpalicie, to będziecie bawić się dobrze. Znaczy, pewnie przegracie z Kretesem, ale tak już wygląda walka ze sztuczną inteligencją, która ma druzgoczącą przewagę. I to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego odcinka.